Cześć kochani, tu Agnieszka i zapraszam Was na cosezonowy film o pięciu, nazwijmy to, rzeczach, które sprawią, że będziecie wyglądać modnie. Generalnie wiadomo, że świat modowy jest tak skonstruowany, żebyśmy kupowały więcej, 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 co sezon najlepiej wymieniały garderobę. Ja się często łapię na tym, że no, uzupełniam moją garderobę wieloma rzeczami, wieloma ubraniami, ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, na co postawić, co sobie wybrać, takich pięć właśnie rzeczy, bądź z tych pięciu rzeczy, żeby do Waszego zwykłego looku, do tego, co zazwyczaj nosicie, dodać właśnie takiego powiewu trendów. Także jeżeli jesteście ciekawe, o czym będę mówiła, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i zapraszam Was oczywiście na mój Instagram, gdzie możecie od czasu do czasu popatrzeć na to, mówię od czasu do czasu, bo ja nie postuję zdjęć, nie wiem, codziennie, kilka razy dziennie. Popatrzeć na to, w jaki sposób ja zestawiam niektóre części garderoby, jakich dodatków używam itd., itd. Także słuchajcie, teraz zaczynamy. Pierwsza rzecz, która jest bardzo w trendach i na pewno zwróciłyście na to uwagę, to są takie dodatki, do których używany jest motyw plecionki. Oczywiście wzięło się to od domu mody Bottega Veneta. Znamy już klasyczne modele torebek, czy kaset, czy butów właśnie z takimi grubymi plecieniami, takimi poduszkowymi, powiedziałabym, aż dającymi wrażenie nadmuchanych, prawda? Z takimi plecionkami. Zarówno właśnie tego typu obuwie, jak i torebki już jakiś czas temu właśnie wylansowały dom mody Bottega Veneta. I bardzo dużo tego się pojawiło i jest to niezaprzeczalnie jeden z najmocniejszych trendów w tym sezonie, jeżeli chodzi o torebki, jeżeli chodzi o obuwie. Więc jeżeli takie buty czy taka torebka są w Waszym stylu i uważacie, że będą fajnym dopełnieniem Waszej garderoby, no to możecie się spokojnie w nie zaopatrzeć choćby w sieciówkach. Torebki tego typu są na przykład w Mango. Widziałam takie nawet na Shein-ie. Widziałam takie w różnych sieciówkach. Będą się Wam zdjęcia pokazywały. Jeżeli chodzi o buty, to mamy tutaj kilka takich wersji, bo są zarówno modele klapków, jak i modele na obcasie. I właśnie, jeżeli chodzi o te klapki na obcasie, to najmodniejsze są na takich cienkich obcasikach. I ja ze swojego doświadczenia mogę Wam tylko powiedzieć, że tak, to wygląda ciekawie, to może wyglądać fajnie, natomiast nie jest to totalnie praktyczne. Takie buty są po prostu mniej wygodne, więc jeżeli chciałybyście postawić na takie plecionkowe buty, często, najczęściej one mają w tym momencie też ścięte z przodu, prostokątne czy kwadratowe noski, to raczej wybierajcie te modele, które po prostu są płaskie, albo są jakieś takie bardziej sandałkowe, albo chociaż mają ten obcas grubszy, będzie Wam po prostu wygodniej. I takie buty też możecie dopaść w różnych sieciówkach. Bardzo fajny model ma Zara, taki, który mnie trochę kusi, w niebieskim kolorze, właśnie takich klapek ze ściętym noskiem. One są dostępne i w niebieskim kolorze, tak jak powiedziałam, i w chyba ecru, i w czerni. Także tego typu rzeczy występują i właśnie w takich klasycznych kolorach, czerni, bieli, beżach głównie, ale można znaleźć też w takich właśnie żywszych, intensywniejszych, modowych kolorach. Druga rzecz to właśnie kolory. Jeżeli chcecie wzbogacić w jakiś sposób swoją garderobę w tym sezonie, a zazwyczaj jest stonowana, to może postawcie na coś właśnie w takich intensywnych kolorach. Bardzo modnym kolorem jest kolor niebieski, który widzicie za mną. I tak jak powiedziałam wcześniej o obuwiu z Zary, tak właśnie, ten niebieski kolor pojawia się na takich elementach garderoby, na takich akcesoriach jak właśnie torebki, jak buty, ale oczywiście też na ubraniach. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście, wiecie, postawiły na jedną porządną rzecz, na przykład jakąś ramoneskę niebieską, czy właśnie torebkę, czy buty, które będą dopełniać Wasz taki zwykły, codzienny look, taki, który najbardziej lubicie, jako taki świetny, modowy akcent, zwracający w jakimś tam stopniu uwagę i, wiecie, taki po prostu dodający trochę fashion vibe. Skupiłam się na tym niebieskim kolorze, ale oczywiście mamy też fiolet. Fiolet też jest bardzo mocnym, bardzo intensywnym trendem i tutaj on też może się pojawiać na dodatkach, jesteście go w stanie znaleźć, czy na częściach garderoby właśnie, więc to są takie dwa kolory, które są w tym momencie najbardziej na topie i jeżeli znajdziecie właśnie, czy jakieś akcesoria, czy dodatki, czy nawet biżuterię, czy nie wiem,
apaszkę i tak dalej w tym kolorze, no to dodacie sobie rzeczywiście tego właśnie akcentu, niekoniecznie zmieniając całą garderobę, wiecie, na przykład z beżowej, bo beże przecież też są modne, ale są takie bardziej stłumione, niekoniecznie właśnie zmieniając całą garderobę z beży, czy z bieli, czy z takich typowo wiosennych, czy letnich kolorów na niebieski, czy fioletowy. Wystarczy jedna rzecz. Kolejna rzecz to jest coś, co już było w tamtym roku i było bardzo mocnym trendem, ale ten trend jest wciąż bardzo intensywny, a mianowicie chodzi mi o perły. W tamtym roku perły pojawiły się głównie jako spinki do włosów i wiele z nas, wiele z youtuberek, wiele z każdych, że tak powiem, no z kobiet po prostu, może tak, nosiło te perłowe spinki i te spinki w dalszym ciągu w tym sezonie są. Ale jeżeli chodzi o perły, to właśnie, miałyśmy muszle w tamtym roku ogólnie, jeżeli chodzi o biżuterię, a teraz pojawiają się perły w takich dużych ilościach na różnego typu akcesoriach, czy właśnie na tych spinkach, które już od tamtego roku śmigają, czy opaski. Opaski perłowe też są bardzo w trendach i to jest takie akcesorium, które nie jest drogie, które możecie kupić, wiecie, nawet i na Allegro, czy nie wiem, na Shinie, czy gdziekolwiek po prostu. I to nie jest coś drogiego, a już właśnie doda wam trochę takiego charakteru. Można postawić właśnie na opaski, można postawić na kolczyki, można postawić na takie frotki, które są same z pereł. Mam taką z Shein'a też, nie wiem czy jeszcze są dostępne, ale jeżeli tak, to wam podlinkuję. Jeżeli chodzi o perły, to stawiamy na te w takim klasycznym perłowym, kremowym kolorze. Po prostu ten kolor jest najmodniejszy. Dlaczego to zaznaczam? Bo swego czasu, parę lat temu, były również modne perły, ale na przykład były ciemne perły modne. Dlatego jeżeli chcecie postawić na coś z perłami, to zwróćcie uwagę, jeżeli oczywiście wiecie, no chcecie być jak najbardziej w trendach, bo niekoniecznie chcecie i niekoniecznie postawicie, to jest dla mnie jasne. Natomiast jeżeli chcecie, to zwróćcie uwagę, żeby to były te jaśniejsze perły. Jeżeli chodzi o perły, to one się w dalszym ciągu pojawiają też na ubraniach, natomiast nie jest to już tak mocny trend jak jeszcze parę sezonów temu i powiedzmy, że wiecie, to jest trochę tak, jeżeli coś przychodzi do nas, do Polski, pojawia się u nas w Polsce, to jeszcze jest modne. Jeżeli coś pojawia się już na przykład na bazarkach i wszędzie możecie to kupić, no to to już jest po prostu wtedy trochę passé, bo wiecie, zazwyczaj ta moda z wyżyn schodzi coraz niżej w momencie, kiedy już zaczyna być passé, ale oczywiście można w dalszym ciągu nosić takie rzeczy. Ja na przykład mam taką kurtkę, dwie właściwie, denimowe z perłami i tak jakby dla mnie to nie jest problem, że gdzieś tam na bazarkach można takie kupić i w dalszym ciągu będę je nosić, bo je lubię. Także zwracam wam też na to uwagę, że to jest najważniejsze, co lubicie, bo wiecie, to nie o to chodzi, żebym ja w tym filmie powiedziała wam, macie nosić to, to, to i to, bo to jest bardzo trendy. Nie, oczywiście, że nie. Jeżeli macie ochotę coś z tego wybrać, to wybieracie. Jeżeli nie macie ochoty, idziecie dalej ze swoim życiem, po prostu. Pewnie zwróciłyście też na to uwagę, że w tym sezonie główny środek ciężkości, jeżeli chodzi o sylwetkę kobiecą, skupia się na górze, skupia się na ramionach, aczkolwiek nie tylko. I jest taki jeden element, który również widzicie u mnie, widzicie, tak jakoś sobie te trendy tutaj wszystkie połączyłam, no znaczy nie wszystkie, właściwie trzy tylko, ale tak je wkomponowałam wizualnie w ten film. Falbany. Falbany są bardzo modne, ale teraz pojawiają się głównie właśnie na bluzach, bluzkach, w ten sposób skośnie zjeżdżają, czy gdzieś poszerzają nam ramiona. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo, bardzo mocny trend i jeżeli na przykład postawicie na jedną taką rzecz, która wcale nie musi być strasznie droga, przykład moja bluza z Zary za 59 zł i dlaczego jedną rzecz? Dlatego, że ma ten trendowy akcent, ale jest praktycznie totalnie bazowa, bo jest prosta w kolorze, który pasuje do prawie wszystkiego, o ile nie do wszystkiego. No nie wiem, ja nie lubię na przykład zestawień bieli czy tam ekry z czarnymi spodniami, bo są dla mnie takie za mało skomplikowane. No ale wiecie, o co mi chodzi. Coś w bazowych kolorach, żeby tylko tą formą falbanki odróżniało się, a nie jakby całkowicie całą swoją formą, bo to też jest tak, że wiecie, te trendy za jakiś czas będą znikać. Natomiast ja będę w stanie założyć tą bluzę w dalszym ciągu, mimo że ma tą falbankę, czy pod jakąś kurtkę, czy pod jakiś płaszcz, bo tutaj będzie mi pasowała do wszystkiego. Będę pewnie nosić w dalszym ciągu tą falbankę, bo po prostu lubię ten motyw, lubię ten styl, ale no, taka rzecz, która jest bazowa, ale z takim właśnie małym dodateczkiem fashion.
I ostatnia sprawa. Mimo, że ten środek ciężkości, tak jak Wam powiedziałam, jest przeniesiony na górę kobiecej sylwetki, to w tym sezonie ważną rzeczą, może nie, modną rzeczą, jest też podkreślanie swojej talii. I tak jak w poprzednich sezonach stawiałyśmy na jakieś grubsze paski, czy parę sezonów temu na metalowe paski i tak dalej, tak teraz takim mocnym trendem są też plecionki i sznurki, jeżeli chodzi o paski, głównie w takich neutralnych kolorach, jakichś beżach, takich naturalnych kolorach, takie kojarzące się nam bądź będące po prostu sznurkami, takimi wiecie, parcianymi i tak dalej. Także paski to też jest element, na który warto zwrócić uwagę w tym sezonie, jeżeli lubicie podkreślać swoją sylwetkę w ten sposób. I nie ukrywajmy, że to jest też taki fajny element, właśnie te takie sznurkowe paski, takie cienkie, takie trochę marynarsko się kojarzące, jak jakieś liny. No jest to taki typowo letni element, który właśnie będzie się z letnią garderobą fajnie komponował. Okej, moje drogie, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik, przewodnik, przegląd takich top of the top dodatków, którymi możecie podnieść swoją stylizację na wyższy poziom, takim mniejszym kosztem tak naprawdę, był dla Was przydatny i się Wam podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło. Tak jak mówiłam, możecie subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!